witam serdecznie. Dziś w rejonie Łęczycy testujemy maszynę Einbock model Aerostar ekologii u Piotra Krajewskiego. Maszyna ma na celu napowietrzenie gleby oraz pełni rolę chwastownika. Jesteśmy w buraczku czerwonym. Buraczek jest w fazie liścieni. Poproszę tutaj Bolesława, żeby pokazał roślinkę. Proszę bardzo. Bardzo w małej fazie, faza liścieni. Robimy test, czy jak potraktuje go maszyna, czy wyrwie. Co zyskamy? Napowietrzenie gleby, a dobrze wiemy, że samo powietrze to budowa naturalnych bakterii Azotobakter. Zdrowotność, ukorzenianie się roślin oraz jak to w ekologii, musimy, nie wolno stosować żadnych pestycydów. Także zabieg walki z pastami, czyli wykluczamy tutaj herbicydy, mamy właśnie typowo na zasadzie takich maszyn, to co prezentuje firma Einbock. Model maszyny Aerostar, także zwróćcie uwagę, za chwilę ruszamy. Bardzo mała roślinka, tak jak wspomniałem, faza liścieni. Testujemy to, widzimy już po paru metrach, że nie ma powyrywanych roślin pożądanych. A pasty jak najbardziej są powyrywane. Cebuli, bardzo popularne maszyny na zachodzie. Można śmiało robić zabiegi od 2 do 6 liścia, gdzie nie uszkadza nam roślin pożądanych. Także zwróćcie uwagę na szczegóły. Maszyna Aerostar. Gdzie z wami pojadę? My przejdziemy do końca. Przejdziemy na tą cebulę. Nagrywamy teraz. Napowietrzenie gleby. Bardzo zaskakujące jest to, że tak jak wspomniałem, bardzo mała roślina, faza liścieni, a roślina jest wietknięta, a wokół roślinki... Tą kwestię, że roślina jest pisana na 2 cm, a wszystkie pasy, które są niżej, są ruszone, nie? Dokładnie, no. Dobra, już mamy 2 cm, wychodzi na wierzch, ale mniej więcej podobna... Zobacz, tutaj buraczek był pochylony, a jest wietknięty, nie wyrwał go aerator. Bardzo fajnie. Aerostar. Aerostar, tak? Typ ma... model maszyny. Także jestem... na plus szokowany, że tak mała faza rośliny pożądanej, a jest nietknięta praktycznie. No mówię, że w ogóle pracowała na jednej tej, na jednej broni. Tak, to też jest bardzo ważne, że Tak. I ona nie będzie się równo układać, bo załóżmy zagon będzie wyżej, niżej, już tak. Na jednej broni. Podstawa, czyli równa orka, równa uprawa, równe bokowanie, to wszystko, nie? Teraz pracujemy na bronie chwastowni 3-metrowej i mamy rozstaw ciągnika mamy na 1,50 m. I cała sekcja powinna pracować na jednym zagonie. Bartek, co jest? To jest chyba jakaś tam opatentowana stal, tak? Bo to nie jest taki zwykły drut jako... Stal jest opatentowana oraz specjalne ugięcie sprężyny. Dodatkowo mocowanie sprężyny jest tutaj wsparte elementem z tworzywa, gdzie nie przesuwa nam się, że tak powiem, sprężyna po metalu, tak? Tak jest. Elementy, które właśnie stykają się metal z metalem, są tak jak tutaj. Zastosowane są elementy, które powodują to, że nie mamy tutaj możliwości zużywania się i elementów nieestetycznych. W uprawach rolniczych rzepak, pszenica nie miałoby to znaczenia, ale w warzywnictwie, gdzie liczy się precyzja, każdy milimetr ma jednak znaczenie, tak? Tak, chociaż coraz częściej, coraz więcej osób, że tak powiem, używa już tych elementów takich mechanicznego odpuszczania. Nieuszkodzone roślinki, buraczek, jaki malutki, nieuszkodzony, chwast uszkodzony, buraczek, chwast wyrwany, uszkodzony, jedna sekcja na jednym polu. Tak, Piotrek mówi.